Siemanko. W dzisiejszym odcinku będziemy odbierać kokonot samicy Formictopus auratus. Jak widzicie, samica troszeczkę rozrabiała w terrarium, porozwalała ściankę, która była wykonana ze styropianu. W zasadzie rozwaliła ją tak doszczętnie w momencie, kiedy zbierała się do kokonu. Sam kokon był zaskoczeniem, ponieważ kopulowała, nie wiem czy kopulowała w zasadzie z samcem, spędziła z nim jedną noc i być może do czegoś doszło, ale raczej bym się na to nie nastawiał, bo oglądając ich podchody, to raczej samica nie była zainteresowana kopulacją, samiec dosyć mocno napierał. Rano, gdy się obudziłem, już był w połowie zjedzony, więc taki byłem no średnio nastawiony na jakikolwiek kokon, ale taka niespodzianka się zdarzyła. Mamy kulę, samica opiekowała się kokonem mniej więcej 4 tygodnie. No jak widzicie, teraz akurat troszeczkę, że tak powiem, zeszła na bok i kokon jest luzem, więc podejrzewam, że to będzie bardzo łatwe do odebrania jej. Może nawet się nie zorientuję, że go zabiorę. Będzie taki psikus. No a co w środku to zobaczymy, aczkolwiek w dalszym ciągu no raczej tak nie wróżę, żeby tam było cokolwiek dobrego. Dobra, czyli co? W zasadzie po cichaczu spróbuję jej go zabrać. Tu jest kokon, tu jest samica, jak widzicie. Więc być może jak będę taki ostrożny, to nie zauważy i będzie z dyni. O cholera, zauważyła, no. Myślałem, że nie, aczkolwiek samo odebranie kokonu było też dosyć łatwe. Mamy kulę. Tak ona wygląda. W zasadzie wizualnie prezentuje się całkiem nieźle. Ale co będzie w środku, zobaczymy. Dotknę go jeszcze. Kurde. Uła. Niestety już po... Już czuję, że jest dupa. Uschnięte jaja. Wszystko do bani niestety. No ale pokażę wam jeszcze za chwilę po cięciu, jak go otworzymy sobie w środku. No to cóż, przystępujemy do otwarcia kokonu, ale to jest czysta formalność. Kokon pod palcami ewidentnie jest bardzo sypki. Czuć takie uschnięte jaje przesypujące się. Aczkolwiek naprawdę jakby był to kokon zapodniony, no to podejrzewam, że naprawdę dobrze by to wypadło pod względem ilościowym. Mimo, że jeszcze nie otworzyłem kokonu. Ale otwieramy kulkę, żeby wam pokazać, jak to wygląda w środku. Jak wygląda kokon nie wypał. Zobaczcie, ładnie owinięte wszystko, elegancko. Tylko, że zabrakło kopulacji. Moim zdaniem to być może jest jakiś kokon próbny tej samicy. Samica go opierdoliła po prostu i nie było żadnej kopulacji. Tak jak miałem przeczucie, tak jest. Szkoda, bo tak trochę jednak była taka nadzieja, że może, bo jednak nie oglądałem, że tak powiem, w nocy całej tej tych igraszek. Ale kokon jest spierdolony. Tak go ładnie owijała, ze 2 dni albo 3. Miesiąc czasu był u samicy. Kurde, ilość jaj jest naprawdę imponująca. Ale śladu samca tutaj nie ma. Kurwa, ilościowo by był naprawdę kozacki.
możemy się pobawić przynajmniej w ping-ponga. Wszystko niezapłodnione. Kto to policzy, dostanie ode mnie kilka jajek. No nic, niestety, tym razem się nie udało. Ilościowo konkret, ale... Tak jak widzicie, możemy ewentualnie jakieś tam zabawy właśnie, przesuwanie w lewo, w prawo, w dół, pograć sobie. Część się wywali, część się wysypie. Dobra, niestety tym razem porażka. No i to by było na tyle. No na razie. Robimy mały update po 2 miesiącach. We wcześniejszym w zasadzie materiale widzieliście, że no, nie za dobrze to wyglądało po otwarciu kokonu. Były jajka. Wydawało mi się, że są niezapłodnione, ale poczekaliśmy trochę i pojawiła się pierwsza nimfa, a za nią kolejne. Co prawda duża część kokonu była niezapłodniona, ale i tak efekt jest dosyć zadowalający, bo myślałem, że będzie totalna klapa, a sami zobaczcie jak jest. Co prawda nimfy, tylko L1-ki są już dosyć duże, znaczy są już dosyć duże, ogólnie wykluły się takie duże. Naprawdę wielkościowo robią wrażenie. Tak wstępnie podejrzewam, że jest ich tutaj około 50 sztuk, może nawet ciut więcej. No mamy przygotowanych 50 kliszówek, zaraz bierzemy się za przekładanie. No i damy znać, ile ich faktycznie wyszło. No i co? I za chwilę damy znać z takim podsumowaniem ostatecznym, powiedzmy, tak? Ile tego wyszło w kliszówkach. No trzymam kciuki, że będzie więcej niż 5 tych. No słuchajcie, chciałem, żeby wyszło 50 sztuk. Po przeliczeniu wyszły łącznie 130 dwie sztuki, więc jestem mega zadowolony. Pająka wam przykładowego pokażę, wygonimy go sobie tutaj na łapę. Naprawdę to jest L1, nie? Są naprawdę duże. Myślę, że spokojnie wylęgiem karaczana, to nawet takim troszeczkę podrośniętym karaczanem tureckim można spokojnie je karmić. No, zresztą auratusy to są naprawdę obżartuchy totalne, więc myślę, że nie ma problemu z karmieniem takich maluchów. No i co? W zasadzie początkowo zapowiadało się tragicznie. Myślałem, że nic z tego nie będzie, bo naprawdę kokon był dosyć długo o samicy. Żadnych nimf nie było. I po kilku dniach, oczywiście jak na złość, pojawiły się pierwsze nimfy. A potem kolejne, no i tak widocznie 130 sztuk. Tam po drodze coś popadało, oczywiście zawsze są jakieś straty, ale ogólnie jestem bardzo zadowolony, także chowam tego malucha i kończymy ten odcinek. Na razie.